Emma Corrin zagra księżną Dianę w serialu The Crown. W hitowej produkcji Netflixa w końcu pojawi się wątek księżnej Wali. Historię księżnej Diany będziemy oglądać w czwartym sezonie The Crown, a nie, jak wcześniej planowano, już w trzecim. Jestem więcej niż tylko podekscytowana i zaszczycona tym, że dołączę do The Crown, powiedziała Corrin. Producenci twierdzą, że Emma charakteryzuje się tą samą dziewczęcością, wdzękiem i nieśmiałością, jakimi emanowała Diana Spencer. Tak jak Diana, Emma jest też wysoka, mierzy 173 cm. Netflix świadomie zdecydował się zaangażować mało znaną aktorkę do roli Lady. Wcześniej spekulowano, że w królową ludzkich serc mogłaby się wcielić Lucy Boynton, prywatnie partnerka Ramiego Malika, z którym zagrała w Bohemian Rhapsody. Jednak Netflix nie chce, by aktorka grająca Dianę kojarzyła się z czymkolwiek innym, niż The Crown. Dzięki temu jej postać w serialu zyska na autentyczności. Czy Emma Corrin jest podobna do Diany Spencer? Naszym zdaniem bardzo. Ale zobaczcie sami w galerii wyświetl ten post na Instagramie. Overjoyed, over the moon and incredibly honored what a project to join Netflix post udostępniony przez Emma Corrin, Mimaluise Corrin, Q9, 2019 o godzina 9.03 PDT.